Wieczne bezpieczeństwo wierzącego. Raz zbawiony, zawsze zbawiony. Księga Jozuego, 20 rozdział, werset 6. Mówi nam następujące słowa, które potwierdzają nam zasadę, że kto jest raz zbawiony, jest zawsze zbawiony, gdyż zbawienie jest nieutracalne, niezależne od uczynków. Wiara plus nic, wiara minus nic. Jozuego, 20 rozdział, 6 werset. I mieszkać będzie w tym mieście, dopóki nie stanie przed zborem na rozprawie sądowej, aż do zgonu arcykapłana, który będzie w tym czasie. Wtedy zabójca wróci do swego miasta i do swego domu w mieście, z którego zbiegł. Ten fragment dotyczy miast schronienia, które symbolizują bezpieczeństwo i zbawienie, jakie wierzący ma w Chrystusie. Nawiązuje do tego w liście do Hebrajczyków 6:18 apostoł Paweł, gdzie jest napisane, którzy uciekli, aby się chwycić nadziei, która jest przed nami. Powiedziano nam, że zabójca byłby bezpieczny, gdyby uciekł do jednego z miast schronienia. Miał pozostać w tym bezpiecznym miejscu aż do śmierci arcykapłana. Ale jak cudownie jest wiedzieć, że nasz wielki arcykapłan już nigdy nie umrze. Powiedziano nam, że on żyje zawsze, aby wstawiać się za nami, jak mówi Hebrajczyków 7:25. Jesteśmy bezpieczni. Raz na zawsze bezpieczni. Więc kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, bo tak uczy Słowo Boże.